Na początku będę to cały namieszał. Ale na początku oddaję głos panu rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Bałek. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale chciałem oprócz Państwa, którzy oglądacie, będziecie oglądać tę wystawę, weźcie udział w seminarium dzisiaj przed południem, powitać naszych szczególnych gości. W pierwszym rzędzie chciałbym przywitać pana ministra Andrzeja Koniecznego z Ministerstwa Środowiska. Jest z nami pan nadleśniczy Panego Dworu, pan Mariusz Kimszal. Mamy także wśród nas sekretarza Nadleśnictwa Czerwonego Dworu, pana Tomasza Łaskowskiego. I za Szczecin ma z pewnością starosta głodawski, pan Andrzej Ciołek. Proszę Państwa, badania, których podsumowaniem jest ta dzisiejsza wystawa, są kolejnym dowodem na to, że rozwój nauki nie jest możliwy bez współpracy osób reprezentujących różne dziedziny, różne spojrzenia na dany temat, różne osiągnięcia naukowe, tych, którzy dysponują różnymi narzędziami i różnymi metodami prowadzenia badań. W pracę zaangażowani byli archeolodzy, historycy, etnografowie, specjaliści od trójwymiarowej dokumentacji obiektów i badań termowizyjnych, a także osoby spoza takiego stricte naukowego środowiska, architekci i leśnicy. I to dlatego, że tylko taki skład zespołu mógł zagwarantować sukces, czyli pełne i kompleksowe opracowanie tematu. Na Uniwersytecie rozumiemy od dawna, że potrzebna jest interdyscyplinarność i umiejętność współpracy. Mamy interdyscyplinarne inicjatywy zarówno z dziedziny nauk humanistycznych, jak i ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Przykładem jest Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, ale także Digital Economy Lab, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszę się bardzo, że te wszystkie inicjatywy doskonale rozwijają się na Uniwersytecie. Ich zespoły inicjują nowe, ciekawe, niespotykane projekty, angażują się we współpracę z otoczeniem, otwierają naszą uczelnię na współpracę z bardzo różnymi środowiskami. A projekt dotyczący piramidy w Rakie jest istotny także dlatego, że naukowcy zaangażowali się w ratowanie i ochronę zabytku, który jest bardzo zagrożony, oraz odtworzenie otaczającego go środowiska przyrodniczego, równie cennego i także stanowiącego dziedzictwo kulturalne regionu i całego kraju. Proszę Państwa, myślę, że to jest taka wystawa, której nie było jeszcze na Uniwersytecie i zachęcam wszystkich do tego, żeby bardzo dokładnie obejrzeć, jak niesamowite rzeczy pojawiają się w naszych murach. A teraz chciałbym oddać głos panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Magnificencjo, panie profesorze, panie starosto, panie nadleśniczy, wszyscy panie wojewódzki konserwatorzy zabytków, bardzo istotna funkcja. Tu jest pan z nami, wszyscy szanowni państwo, według godności, zaszczytu i urzędu. Lasy Państwowe, pani naczelnik, naczelnik ważnego Wydziału Edukacji. Wszyscy szanowni państwo, chcę powiedzieć, że to jest ogromna radość, myślę, dla nas wszystkich, ponieważ ten region, na którym znajduje się piramida w Rapie, jest to region również bardzo bliski mnie, mojej osobie, również poprzez swoje działanie zawodowe, jak również kontakty służbowe były bardzo mocno związane z tymi terenami. Tutaj chciałbym przede wszystkim wyrazić serdeczną wdzięczność za podjęcie tej inicjatywy, której celem jest zachowanie naszej pamięci. Pamięci, tożsamości, kultury, dziedzictwa, które to pojęcie dziedzictwo jest zupełnie inaczej postrzegane, jakby jest na nowo zdefiniowane, bardziej głębiej, bo ono obejmuje nie tylko obiekty materialne, nie tylko przedmioty, ale całą kulturę, całą tą otoczkę. W związku z tym, tak jak powiedział pan profesor,
tak szeroki i przekrojowy był zespół ludzi, którzy zajmowali się tym wyzwaniem i za to jestem bardzo wdzięczny. W tym momencie chciałbym tutaj szczególne podziękowania skierować do gospodarzy terenu, do leśników, do pana nadleśniczego, do pana sekretarza, do pana dyrektora generalnego Lasów Państwowych, który tutaj pani naczelnik może nam potwierdzić już w trakcie naszych rozmów. Po otwarciu wystawy w sposób szczególny przyczynił się do tego, aby można było przygotować jakby pierwszy etap, myślę, długiego procesu, przy którym będzie bardzo ważna zgoda nasza i porozumienie w osiągnięciu celu, a mianowicie przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem, myślę, długiego procesu reaktywacji, jakby odnowienia tego obiektu. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu zaangażowanym w to dziękuję. Chciałbym zwrócić na technikę i technologię, jaka została użyta, a mianowicie skanowanie laserowe. To po raz kolejny jest, Szanowni Państwo, ja tylko to powiem jako ciekawostka, podobna technika i technologia została właśnie nie tak dawno użyta w Puszczy Białowieskiej. Obiekt, który bardzo często jest nie do końca pełna informacja i wiedza na temat tego obiektu trafia do nas, ponieważ nie było tych metod badawczych. Co się okazało? Właśnie dokonano takiego skanowania laserowego i okazało się, że nawet te tereny, które były najbardziej w takiej wymagającej ochronie od 100 lat, a mianowicie w samym sercu Białowieskiego Parku Narodowego, były te tereny zamieszkałe przez ludzi, były użytkowane, bo to skanowanie laserowe wykazało podział na działki poprzez wynoszenie kamieni, układanie ich na granicach pól uprawnych, ale co jest ciekawostką również, ciekawostką archeologiczną, bo to archeolodzy potwierdzili, sposób był szczególny użytkowania tych granic, ponieważ one były obsypywane ziemią, te kamienie, i na tym wysiewano trawę. To są takie ciekawostki, które wychodzą dzięki tym nowym metodom badawczym. A tutaj na przykładzie tego obiektu, gdzie mamy odwzorowanie, dzięki temu skanowaniu mogliśmy zobaczyć to, że jedna z tych ścian pochyłych jest wklęsła, co gołym okiem nie było widoczne. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę Państwu dalszych sukcesów, pozytywnych efektów, zadowolenia z pracy badawczej i z dokonań. Dziękuję bardzo. Państwa, proszę mi wybaczyć, ale niestety ze względu na wzrost infrastruktury to troszeczkę poprawi sytuację. Proszę Państwa, to, na co już zwrócił uwagę rektor, ja chciałbym tylko dodać, że tak naprawdę nie ma współczesnej humanistyki bez nowych technologii. My jako część składowa Wydziału Historycznego staramy się tutaj spełniać tę rolę, jaka została na nas położona, i tak naprawdę staramy się, aby nowoczesne myślenie o humanistyce nie było odseparowane od Wydziału Historycznego. Jako Instytut Archeologii, jako dyrektor Instytutu Archeologii jestem zachwycony i szczęśliwy, że tak naprawdę mamy do dyspozycji takie narzędzia, które pozwalają nam na pracę z najnowszymi technologiami, potrafimy je wykorzystywać. I myślę, że to, co widać na wystawie, mogą Państwo docenić ciężki wkład w przygotowanie nie tylko wystawy, ale także opracowanie tychże badań. I jeszcze jedno, nowoczesna humanistyka nie może działać też w odosobnieniu. Tutaj to, co było podczas sympozjum bardzo wyraźnie akcentowane, tylko współpraca w wielu dziedzinach może przynieść kompleksowe zrozumienie pewnych zagadnień i problemów, z jakimi boryka się współczesna archeologia. To już odeszliśmy od czasów, dla niektórych z kolegów archeologów jest to dosyć oczywiste, archeologia winkelmanowska już poszła w niepamięć, w tej chwili tylko i wyłącznie użycie najnowszych metod, nie tylko skanerów 3D, ale także zmienia się w ogóle nasze pojmowanie i stawianie pytań badawczych związanych z archeologią. To już nie jest zwykłe siedzenie z miotełką, chociaż to najwięcej frajdy nam tak naprawdę na wszystkim w polu zostawia,
ale tak naprawdę wiele godzin pracy w laboratoriach, w zaciszu gabinetu, gdzie te gigabajty danych opracowujemy, aby później mogli Państwo oglądać efekt taki, jaki mamy na tej wystawie. Dziękuję Państwu bardzo. Na Leśniczy Czerwonego Dworu, Mariusz Kimsza. Witam jeszcze raz Państwa, Panie Rektorze, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Nie będę za dużo mówił tutaj o tej części wystawowej, bo to nie jest nasza zasługa jako nateśnictwa. Przed nami dopiero taka praca już praktyczna, związana z realizacją projektu budowlanego i tego zagospodarowania nie architektonicznego, tylko archeologicznego. Ale póki co chciałbym podziękować, tutaj korzystając z okazji, paru osobom, od których to się wszystko zaczęło i mam nadzieję, że dojdzie do pełnego sukcesu i ten piękny obiekt zostanie zachowany dla gotowości. Poproszę tutaj o pomoc. Zacznę może od osób, od których to się tak naprawdę zaczęło, czyli od Pani doktor Marty Górek i Pana Janusza Jankowskiego. Będę mówił z pamięci, mam nadzieję, że się nie pomylę. Pani Naczelnik, proszę bardzo, Anna Wikus. Tutaj jesteśmy szczególnie wdzięczni Pani Naczelnik, która, bo za pośrednictwem Pani Naczelnik udało nam się Dyrektora Generalnego przekonać do wysłuchania pewnej kwoty, znaczy do pewnej, 80 tysięcy złotych właśnie na wykonanie tej pełnej dokumentacji. Także dziękuję. Teraz nie, jeszcze nie dziękuję, bo chcę wyróżnić nadzorcę tego całego procesu, czyli wojewódzkiego konserwatora zabytków, który no, trzyma tutaj jakby bat nade mną, żeby to wszystko w terminie przebiegało, ale tak no, trochę tutaj żartuję, ale dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Chciałbym również podziękować na tym etapie zespołowi architektów. Poproszę tutaj Pana Pamiętańskiego. Pozwoli Pan, że na Pana to nie zasłużyłem na to. Jeszcze my się znamy jeszcze z czasów pracy, razem pracowaliśmy. Dlatego mogę mówić po imieniu Mariusz. Mnie to zaskoczyło. Jeszcze wszystko przed nami, jeżeli chodzi o zasługi. Powiem tak w formie żartobliwym, że to pewne osoby
nie znalazłem, tu się przypadkowo. Jest przed nami jeszcze dużo pracy, dużo wydatków finansowych i na pewno osoby jeszcze liczę w przyszłości. Także dziękuję bardzo. Ja tylko pokrótce pozwolę sobie przedstawić samą wystawę, która dotyczy właśnie nauki, służby ratowania zabytków, piramida prawdy nad leśnictwem Czerwony Dwór, która jest tak naprawdę fragmentaryczną wystawą, również korzystamy ze zbioru Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, do której dorzuciliśmy jeszcze trochę nowych technologii. Czyli po mojej prawej stronie mamy wydruk 3D piramidy 82 cm, 300 godzin druku, 5 drukarek. Mamy również piramidę holograficzną, gdzie możemy zobaczyć samą piramidę, jak wygląda. Po lewej stronie znajduje się również wirtualne zwiedzanie samej piramidy, gdzie Państwo mogą samodzielnie zobaczyć, jak ona wygląda w środku, zarówno przez ekran, jak również i przez gogle VR, na które serdecznie zapraszamy. Wszystkie firmy, które nas wspomogły w całym tym dziele, zrobiły to za darmo, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Leica, Smartech, CAD Expert, bardzo serdecznie dziękujemy, oraz Epson z projektorem. I oczywiście kamera jeszcze termowizyjna, wszystkie badania, które zostały zrobione w piramidzie. Bardzo dziękuję. Proszę pana rektora o otwarcie oficjalnego stołu. Proszę państwa, to nie będziemy nikogo trzymać w dużej niepewności. Myślę, że możemy po prostu rozpocząć oglądanie. Wystawa jest otwarta i też dołączam się do podziękowań dla wszystkich tych, którzy umożliwili jej wystawę. Animację i to ekran możemy oglądać dzięki firmie Surflet. Dziękujemy bardzo.